Obie drużyny spotkały się ostatni raz 5 miesięcy temu. Padły 4 bramki, a mecz zakończył się remisem. Gole strzelali wówczas m.in. nieobecni dzisiaj w zespołach Nowikowac i Żurkowski. Pytanie, kto będzie strzelał dzisiaj? A może padnie bezbramkowy remis? Oby nie. Prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku witam Was Robert Bońkowski. Zapraszam na mecz Jagiellonii z Górnikiem Zabrze. Niedaleko narożnika pola karnego z prawej strony Martina Chudego. Będzie to dośrodkowanie. Jest Guilherme, jest Martin Pospisil. Albo prawa noga, albo lewa noga. Wydaje się, że to będzie lewa noga, jednak piłka odchodząca od bramki Chudego. Tak jest, Guilherme, dośrodkowanie, ładnie ta piłka. No i co, bramka! 1-0! Iwan Runie! Kapitalne dośrodkowanie Guilherme i Iwan Runie wyprowadza Jagiellonię Białystok na prowadzenie po fenomenalnym strzale w 5 minucie meczu. Ale jeszcze pewnie będzie ten stały fragment gry. Rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. Guilherme i Przykryl, ale jednak Guilherme. Nie, teraz Pospisil. Pospisil dośrodkowanie, Bida wskaże do tej głowy. Jeszcze Kosztial. Uderz to Kosztial, uderza z dystansu. Zablokowany, będzie zamykał tę sytuację. Jeszcze Pospisil na wysokości pola karnego z lewej strony. Zoran Arsenić! I co? Gol! Bida! Bartosz Bida! Tak jest! Arsenić! Nie, nie, nie! Iwan Runie z asystą! A Bida z bramką, 2-0! Bartek Bida z drugim golem dla Jagiellonii Białystok. Ależ ma początek ten młody chłopak! Ma tam z prawej strony Sekulicza, do niego też zagrywa piłkę. Sekulicz, tu jest już Zapolnik, Zapolnik. Zagranie do Igora Anhulo. Igor Anhulo, kapitan drużyny. Anhulo, lewa noga. Teraz jest Ściślak, z kolei znowu Janza, mięciutko, oj niestety 2-1, a bramkę zdobywa grający z numerem 10 Łukasz Wolsztyński i zaczyna się znowu ten cholerny scenariusz. Jagiellonia znowu traci bramkę w sytuacji, kiedy jej stracić nie powinna. Wbija piłkę, teraz ta trafia pod nogi Wójcickiego. Wójcicki na prawą stronę do Przykryla. Przykryl do środka, tu jest Taras Romańczuk, ten do Pospisila. Pepik biegnie z piłką niczym Isco w Realu Madryt. Ładne zagranie do Klimali. Klimala, Jesus Imas! Klimala, Jesus Imas! 3-1! Trzecia bramka Jesusa Imaza w tym sezonie. A wszystko stworzył Pospisil. W tym momencie Jagiellonia na trzecim miejscu z ośmioma punktami po 5 meczach. I rzut wolny, Guilherme oraz Pospisil. Który z nich? Chyba Guilherme będzie próbował jeszcze drugi raz asystować. Guilherme. Piłka wychodzi i w tym momencie sędzia Krzysztof Jakubik kończy mecz. Jagiellonia wygrywa z Górnikiem Zabrze 3-1.